Już jest. Pismo w sprawie zmiany nazwy powiatu z Jeleniogórskiego na Karkonoski. Na dzisiejszej sesji powiatowi radni zdecydowali, że chcą zmienić nazwę powiatu. Decyzję poprzedził ponad rok przygotowań, konsultacji społecznych czy komisji wyjazdowych. Za powiatem karkonoskim opowiedziało się 15 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu. To bardzo ważna decyzja z kilku względów, mówi przewodniczący Rady Powiatu jeszcze Jeleniogórskiego. Po pierwsze to jest kwestia identyfikacji tego powiatu. My zawsze mieliśmy problem, że nas mylono z Jelenią Górą, a jak nie Jelenią Górą, to znowu Zieloną Górą. To po pierwsze. Po drugie, no, kwestia jakby promowania dodatkowego tego miejsca, w którym żyjemy. Zmianę nazwy popiera spora część przewodników sudeckich. Naszym zdaniem nie wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają w nasze strony, kojarzą i Karkonosze, i Jelenią Górę, i w ogóle ten obszar. Bywają często przypadki, że zamawiają usługę wejście na przykład na Śnieżkę, a później o 14 obiad gdzieś tam na ziemi kłodzkiej. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to jest daleko, natomiast myślę, że ta nazwa, powiat karkonoski, ona znajdzie się na mapach, znajdzie się w świadomości i polepszy tą sytuację. Nie wszyscy jednak tak entuzjastycznie podchodzą do tematu. Raczej to nie ma większego znaczenia, bo jeżeli ktoś szuka czegoś konkretnego w tym rejonie, no to trafi tam bez znaczenia na nazwę powiatu. Być może z punktu widzenia marketingowego będzie to bardziej nośne dla gości przyjeżdżających do nas z odległych zakątków Polski, no bo bardziej te Karkonosze są kojarzone. Natomiast myślę, że tutaj no jest to zmiana taka troszeczkę kosmetyczna, troszeczkę drugorzędna. Jak podkreśla starosta, zmiana nazwy powiatu nie będzie kłopotliwa dla mieszkańców. Nie będzie konieczności wymiany praw jazdy, nie będzie konieczności wymiany dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych. Praktycznie mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego z tego tytułu nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Jedno jest pewne, powiat jeleniogórski czy karkonoski to jeden z najciekawszych regionów w Polsce. Zarówno za sprawą kształtowania terenu, jak i ilości zabytków na metr kwadratowy. Rocznie odwiedza go ponad 3 miliony turystów. To najpiękniejsze miejsce w Polsce? Jedno z najpiękniejszych. Naprawdę Karkonosze są przepiękne i wiele mieszkańców mieszkających nawet tu na miejscu w Karkonoszach nie wie, ile jest przepięknych miejsc, gdzie można byłoby odwiedzić, i naprawdę zachęcam wszystkich do odwiedzin naszych gór. Teraz sprawą zajmie się wojewoda, który po zaopiniowaniu jej przekaże ją ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Ostateczną decyzję podejmie premier. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to powiat zmieni nazwę w 2022 roku.